Cześć kochani, gorące pozdrowienia z krakowskiego rynku. Piękne słońce, a ja mam nadzieję, że wy macie udane wakacje i dzisiaj chcę powiedzieć o zaskoczeniu. O spotkaniu z Jezusem, które zaskakuje. Kiedy nawet wydaje nam się, że wiemy czego się spodziewać, to nagle okazuje się, że jesteśmy śmiertelnie zaskoczeni, śmiertelnie zdziwieni. Szczegóły po czołówce. Kocham tę biblijną historię, w której apostoł Jan, to jest historia opisana w Księdze Objawienia, czyli w Apokalipsie świętego Jana, to jest ta historia, w której apostoł Jan, który wiecie, kładł Jezusowi głowę na ramieniu, który był jego umiłowanym uczniem, z którym łączyła Jezusa największa intymność ze wszystkich spośród jego uczniów, apostoł Jan wiele lat już po zmartwychwstaniu jest zesłany na wyspę Patmos i na tej wyspie objawia mu się Jezus. I teraz pamiętajcie o tym, to jest ten Jan, którego Jezus znał, którego zaprosił do tego, żeby był jego najbliższym i umiłowanym współpracownikiem. To jest ten Jan, który w czasie wieczerzy przed męką położył Jezusowi głowę na ramieniu i nagle ten Jan widzi Jezusa zmartwychwstałego i pada na twarz, jakby rażony piorunem, pada jakby był martwy i wie, że to jest Jezus, ale mimo to, wiecie, nie podchodzi do Niego, żeby się przytulić, ale pada na twarz, oddaje Mu hołd i mówi, że był jakby martwy. I to, co jest pięknego w tej historii, to to, że spotkanie z Jezusem, i to jest ta puenta na dzisiaj, i to jedno zdanie na dzisiaj, spotkanie z Jezusem zawsze nas zaskakuje. Zawsze nas zaskakuje, nawet jeśli wydaje nam się, że wiemy, nawet jeśli się wydaje nam, że znamy, nawet jeśli nam się wydaje, że wiemy, czego się spodziewać, to Bóg zawsze znajduje ten sposób, żeby nam się objawić w taki sposób, żeby nas zaskoczyć. Bóg zawsze znajduje tę drogę, żeby nam się objawić w sposób, w jaki go nie znaliśmy wcześniej, nie widzieliśmy wcześniej, żebyśmy byli po prostu tym spotkaniem zaskoczeni. Więc dzisiaj, jeśli mogę próbować was do czegoś zachęcić i zainspirować, to właśnie do tego, żebyście byli też otwarci i to wszystko, co wydaje nam się, że wiemy o Panu Bogu, żebyśmy byli gotowi rozszerzyć o kolejne doświadczenie, o kolejne spotkanie, o kolejne doświadczenie Boga, które nas zmienia, które nas transformuje, które nas zaskakuje i które rozciąga nasze myślenie o tym, jaki jest Bóg. To jest właśnie spotkanie Jana z Jezusem na wyspie Patmos. Facet się wydaje, że wie o Jezusie wszystko, jest jego apostołem. Ostatnie kilkadziesiąt lat nauczał na jego temat, ale kiedy się z nim spotyka, twarzą w twarz, jest zaskoczony, jest zdziwiony, jest pokorny, żeby oddać mu hołd. Ale też jest dość pokorny i dość otwarty, żeby zobaczyć Jezusa w sposób, jaki nigdy wcześniej go nie widział. Miejcie dobry dzień i niech to też będzie taki dzień pełen zaskakujących spotkań z Jezusem. Spotkań, które was będą zdumiewać, spotkań, które będą was dziwić, spotkań, które będą was przemieniać, ale też wyposażać i wzmacniać. Dobrego dnia, widzimy się w kolejnym odcinku, w końcu są wakacje. Jest upał, mam nadzieję, że macie się świetnie i wypoczywacie, albo przynajmniej dobrze wam się pracuje, no bo całe wakacje nie można spędzić na urlopie. Na razie, trzymajcie się ciepło.